igrzyska w Londynie brzmienia Aleksandra 2024 możemy uznać za otwarte. Mamy finał Igrzysk Plonu Jęczmienia Aleksandra. Znajdujemy się dzisiaj w Boleszkowicach. Pewnie wiecie dlaczego. To właśnie w gospodarstwie pana Andrzeja Stankiewicza w Boleszkowicach został osiągnięty najwyższy plon. 10,3 tony w tym roku. Naprawdę wynik bardzo, bardzo zacny. A jęczmień Aleksandra dlaczego? Bo Aleksandra to bardzo wydajna odmiana. Powiedziano już o niej bardzo dużo. Natomiast jeżeli szukają państwo odmiany o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym, wysokim potencjale plonowania, to Aleksandra jest doskonałym wyborem. A w nagrodę firma Agri oraz IGP Polska zapraszają pana Andrzeja na festiwal piwa do Bawarii i na spotkanie z hodowcą. Panie Andrzeju, dlaczego jęczmień Aleksandra? Ma bardzo dobrą żywotrwałość, dobrze się omłaca, no i jest bardzo wydajna. Także pan Andrzej i my polecamy jęczmień Aleksandra. Gratuluję panie Andrzeju wyniku. Gratulacje. Gratuluję panie Andrzeju. Marcin również gratuluje. Dziękuję. Obiecałem też wyniki i dziś chciałbym wam je podać. Kolejność jest przypadkowa, nie po plonie. W zasadzie te najlepsze będą w zasadzie na końcu. Pierwsze kuszenie w zasadzie miejscowość Stelmachowo, powiat białostocki. 8,6 tony. Miejscowość Dorsze, daleko na północy, okolice Gołdapi, 5,95. Oczywiście plony są odzwierciedleniem po prostu warunków też glebowo-klimatycznych. Trzeba zaznaczyć, że wszędzie, że tak powiem, gdzieś Aleksandra przodowała, czy też w rejonie, czy też w gospodarstwie. Idąc dalej, miejscowość Augustowo, również wschód Polski, powiat bialski. 7,35 tony z hektara i tutaj zaznaczę, już gdzieś było wcześniej w komentarzach, ta plantacja została zasiana 25 października po kukurydzy. Bardzo trudne warunki, też właśnie maszyną strip Czajkowski i w zasadzie plon. To raz, 7,35 bardzo fajny, natomiast również bardzo fajne parametry, bardzo grube ziarno, bardzo wysoka gęstość z tej plantacji. Idąc dalej, przenosimy się do powiatu szczelińskiego, południe Polski, miejscowość Kurów, 9,35 tony. Kolejna, centralna Polska, okolice Mińska Mazowieckiego, Janów. Pamiętacie, lotnisko wojskowe w Mińsku Mazowieckim, plantacja w zasadzie w cieniu samolotów, 9,43 tony. Kotomierz na Kujawach, okolice Bydgoszczy, powiat bydgoski, duża plantacja, 50 hektarów. 9,54 tony. No i plantacja, która bardzo się zbliżyła do dzisiejszego, że tak powiem, zwycięzcy również, że tak powiem. Można powiedzieć o włos, Radomin, również województwo kujawsko-pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, plon 10,19 tony z hektara. No i nasz zwycięzca, pan Andrzej, miejscowość Boleszkowice, powiat tutaj Myśliborski, 10,3 tony. Także to jest najlepszy wynik. Jeszcze raz gratulujemy panie Andrzeju wyników.